witam serdecznie. Znajdujemy się na obiekcie Afejfej Polubia. W końcu, można powiedzieć, po półrocznej przerwie nasza husaria Apeldoorn odbywa swój pierwszy trening. Koronawirus zablokował nam ligę, zablokował nam treningi na prawie 6 miesięcy. Możemy trenować, bo mamy teraz taki czas, że godzina policyjna obowiązuje w Holandii. Wychodzi nam to, że w weekendy, więc to jest sobota. Dzisiaj odbywają się pierwsze zajęcia, mówię, po półrocznej przerwie husarii Apeldoorn. Frekwencja jak na pierwszy trening jest dosyć zadowalająca, ale to nie zmienia faktu, że jesteśmy otwarci na nowe osoby, na nowe postacie, na nowych członków naszej dużej drużyny, rodziny husarskiej. I z tego miejsca chciałbym zaapelować do wszystkich chętnych chłopaków, którzy mają przyszłość piłkarską, którzy mieszkają na terenie Holandii, którzy grali w piłkę, którzy chcą dalej to kontynuować tutaj, kontynuować to przy polskiej drużynie, mieszkają na naszej prowincji Herderland i dojazd na treningi, czy później, czy na mecze im nie jest, będzie sprawiał problemów. Serdecznie zapraszam. Serdecznie zapraszamy wszystkich chłopaków chętnych kontynuować karierę piłkarską, przygodę z piłką z Polski, mieszkając teraz tu w Holandii. Jesteśmy otwarci. Wszystkie informacje na temat naszych treningów, tudzież sparingów, mam nadzieję w niedługim czasie, są dostępne na naszych portalach społecznościowych typu Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, czy na naszym kanale YouTube, który w końcu zaczniemy go prowadzić tak, jak był prowadzony do tego czasu. I mam nadzieję, że już więcej piłka seniorska na terenie Holandii, amatorska, nie będzie zablokowana i będziemy mogli Państwu pokazywać, co się u nas dzieje, jak to u nas wygląda i jak działamy. Serdecznie chciałbym też tu w tym miejscu na końcu podziękować naszym sponsorom, tym, których możemy liczyć długi czas, i na tych, co teraz do nas dołączają. Dużo firm jest, które nam pomagają i liczymy na następne, którzy będą chcieli nam was wesprzeć, pomóc nam i że będzie lepiej. To tyle. Serdecznie dziękuję za to, że mogliśmy się dzisiaj spotkać na Afejfej Polubia.